Niemiecka technologia, Messerschmitty, U-boty, pancery, Sturmgewery. Nie trudno się zgodzić z tym, że Niemcy do 1941 roku stworzyli najskuteczniejszą armię na świecie. Trudniej zgodzić się z tym, że niemiecka technologia nie miała sobie równych. A właściwie to wręcz na odwrót. Na wielu płaszczyznach niemiecka technologia nie nadążała za wyścigiem zbrojeń. Dzisiaj przyjrzymy się historii II wojny światowej od nieco innej strony, bo co o II wojnie powie nam 5 najgorszych niemieckich technologii II wojny światowej. Czy w ten sposób mit niemieckiej technologii raz na zawsze roztrzaska się o ziemię? Na pewno w bezpiecznym wylądowaniu nie pomoże niemiecki spadochron. Technologia spadochronów RZ. Niemiecka doktryna już od lata 40 roku miała w sobie wiele sprzeczności. Sztuczki, które pomagały wygrywać bitwy między 39 a 41 rokiem, stopniowo przestawały działać. Na przykład Niemcy do 41 roku przewodzili w użyciu wojsk powietrzno-desantowych, ostatecznie sformowanych w ramach 7 Dywizji Lotniczej pod dowództwem Kurta Studenta, ale po bitwie o Kretę tak skuteczna formacja została całkowicie uziemiona, mając od tej pory pełnić rolę elitarnej lekkiej piechoty. Dlaczego? Otóż w walkach na Krecie niemieccy spadochroniarze w walce z ledwo sklejonymi brytyjskimi siłami ponieśli porażające straty na poziomie 3,5 tysiąca zabitych i zaginionych, nie licząc rannych. Co zawiodło, to m.in. przestarzała technologia, a właściwie inaczej, niemiecka technologia powietrzno-desantowa opierała się na założeniach, które na dłuższą metę i przy walce z zorganizowanym przeciwnikiem oznaczały kłopoty. Czego Niemcom brakowało? Tak naprawdę wszystkiego. Niemiecka koncepcja wojsk spadochronowych obudowana została sprzętem pełnym niedoskonałości, co oczywiście sprawiło, że ten mur musiał się skruszyć. Niemieckie samoloty transportowe U-52, same w sobie udane, nigdy nie były specjalnie pomyślane jako dostosowane do przenoszenia skoczków. Szczególnie kłopotliwe było położenie drzwi, albo raczej ich rozmiar, który sprawiał, że spadochroniarze musieli przyjmować taką oto pozycję przy opuszczaniu samolotu. Popatrzcie dla kontekstu na rozmiar drzwi amerykańskiego samolotu C-47. Dziwnym trafem ta pokurczona pozycja niemieckiego skoczka była konieczna przy użyciu niemieckich spadochronów, aby zminimalizować ryzyko odniesienia obrażeń przy samym wyskoku z samolotu. Bez żadnej przesady można stwierdzić, że niemieccy spadochroniarze otrzymali najgorsze spadochrony, jakimi dysponowała III Rzesza. Popatrzmy na taki klasyczny spadochron desantowy. 4 taśmy nośne pozwalają stabilnie spadać na ziemię i zachować pewną kontrolę w trakcie lotu. A oto niemiecki spadochron RZ-1 z jedną taśmą i pasem opinającym brzuch, co sprawia, że spadochron ciągnie niezdarnie korpus skoczka do góry, skoczka nie mającego żadnego wpływu na kierunek opadania. Siły działające na ciało spadochroniarza w czasie skoku zbierały się też w jednym punkcie, co oczywiście miało swoje konsekwencje. Szarpnięcie pozbawiało skoczka oddechu, mogło nawet prowadzić do zwichnięcia stawu, a nawet poważniejszych obrażeń. Ale to nie wszystko, bo skoczek musiał w trakcie lotu też przyjąć bardzo specyficzną pozycję, żeby nie zabić się przy szybkim zderzeniu z ziemią. Niemiec na ziemię nie opadał nogami, ale powinien rzucić się twarzą naprzód. Nic dziwnego, że skoczek nosił specjalne nakolanniki, aby nie połamać sobie nóg w czasie upadku. Szacuje się, że niemiecki skoczek uderzenie w ziemię odczuwał niczym upadek bez spadochronu z 5 metrów. Nic dziwnego, że Niemcy musieli przejść rygorystyczny trening, na którym nie brakowało ofiar śmiertelnych, ale pozwalało to zminimalizować obrażenia przy skokach do 2-3%. Naliczano najczęściej złamania i urazy stóp. I co najgorsze, technologia niemieckiego skoku ze spadochronem wykluczała przenoszenie przez skoczka jakiejkolwiek broni długiej. Tym samym spadochroniarze nieraz mieli przy sobie tylko noże i pistolety, a dopiero z czasem tylko 1 na 4 skoczków dysponował MP40 ze składaną kolbą, co nadal było bardzo niebezpieczne. Kwestią życia i śmierci Niemców było więc jak najszybsze dotarcie do zasobnika z bronią, zrzucanego w pierwszej kolejności, ale osiągnięcia szybkości nie ułatwiały sposoby zapięć spadochronów. Te pozbawione były szybkozłączek, które pozwalałyby na szybkie wydobycie się z linek. Te wady w większości pozostały w modelu RZ-16, który usprawniono przede wszystkim na poziomie linek, tak aby mniejsza była szansa na ich splątanie w czasie skoku. Użycie tych koszmarnych spadochronów można było tłumaczyć tylko jedną ich zaletą. Otwierały się w pełni już po przebyciu w powietrzu około 30 metrów. Sprawiało to, że skoki można było prowadzić z bardzo niskiej wysokości, nawet z poniżej 100 metrów. Można było w ten sposób ograniczyć rozrzut skoczków i zasobników, szczególnie ważny w kontekście tego właśnie, jak wyglądała uprząż i jak byli uzbrojeni
niemieccy spadochroniarze. Kłopoty pojawiały się w momencie, gdy niemieccy skoczkowie nie osiągali efektu zaskoczenia i spadali na głowy przygotowanych przeciwników. W czasie bitwy o Kretę, w trakcie skoków na przykład nad Malemę, część z oddziałów dosłownie spadła na brytyjskie siły, w tym na zawsze zadziorne siły Nowozelandczyków. Szczególnie trzeci batalion spadochroniarzy oberwał w wyniku braku dostępu do uzbrojenia. Dla pewnej precyzji zaznaczmy, że w czasie bitwy o Kretę wykorzystano w pewnym stopniu już spadochrony RZ-20 z szybkozłączkami, ale czasy masowych niemieckich zrzutów i tak dobiegały końca. 3,5 tysiąca zabitych i zaginionych niemieckich spadochroniarzy w czasie zaledwie 13 dni walk. Oznaczało to nieodwracalne straty na poziomie 15%. Ani Hitler, ani Student nie byli gotowi na zaakceptowanie takiej erozji elitarnej formacji. Nie trudno było zauważyć, że kapitalne oddziały wykorzystywane są w sposób daleki od idealnego. Logiczne mogło się więc wydawać, że spadochroniarze mogą pełnić rolę elitarnej piechoty, nie ryzykując, że zostaną przyłapani na braku broni, czy też nie przetrącą sobie karku przy twardym lądowaniu. Szczególnie, że przeciwnik był coraz bardziej liczny, coraz lepiej przygotowany i coraz lepiej uzbrojony. Kiedy Hitler miał podsumować, że czasy spadochroniarzy minęły, tak z pewnością odnosił się nie do samej koncepcji, co problemów niemieckiej doktryny i technologii w ich wykorzystaniu. Wojska spadochronowe wymagały przewagi w powietrzu, ale także wymagały osiągnięcia efektu zaskoczenia, o co było coraz trudniej. Oczywiście nie zmienia to faktu, że ostatecznie niemieccy spadochroniarze osiągnęli na Krecie swoje cele, wykorzystując przede wszystkim kapitalne szkolenie oraz nieadekwatną inicjatywę wykazywaną przez brytyjskich dowódców. Ale wiecie co, błędem jest poleganie tylko na doświadczeniu i przezorności. Profesjonaliści potrzebują profesjonalnych narzędzi. Po co ryzykować? Całe szczęście, sponsorem tego odcinka jest Surfshark VPN. Surfshark to przede wszystkim sieć VPN, pozwalająca bezpiecznie buszować po internecie, ale Surfshark to też program antywirusowy, antyśledzący i całościowa ochrona przed złośliwym oprogramowaniem. Przydatna rzecz, bo właściwie każda nasza wizyta w internecie jest niczym skok z niedoskonałym spadochronem. Musimy wierzyć w to, że nic nam się nie stanie. A jednak, czy to przeglądając strony, pisząc komentarze na forach, czy nawet grając w gry sieciowe, zostawiamy ślad w postaci IP. Wiele gier tak naprawdę bardzo słabo chroni twoje dane, co jest pierwszym krokiem do bycia ofiarą tak zwanego doxingu. A Surfshark VPN chroni twoją tożsamość online, czy to w czasie pracy, czy w czasie rozrywki. Surfshark oferuje trzy plany. Surfshark Starter, obejmujący VPN, Surfshark One, najpopularniejszy zestaw zawierający VPN, program antywirusowy i zaawansowaną ochronę tożsamości oraz Surfshark One Plus, który dodaje do tego wszystkiego opcję usuwania twoich danych z internetowych baz danych. Oczywiście razem z Surfshark VPN przygotowaliśmy dla was specjalną ofertę. Jeśli skorzystacie z kodu Grzegorz, tak otrzymacie 83% zniżki na plan dwuroczny oraz nawet do 6 miesięcy gratis. Kliknijcie w link w opisie filmu, aby poznać więcej szczegółów, a my wracamy do tematu. No właśnie, nie zapominajmy, że zdobycie Krety w 1941 roku miało swoje konkretne cele i jednym z tych celów było powiększenie zasięgu działania niemieckich myśliwców. Myśliwców o raczej małym zasięgu. Technologia myśliwców niskiego zasięgu. Luftwaffe od początku przygotowywano jako broń wsparcia dla wojsk lądowych. Dlatego od 1939 do 1941 roku wraz z postępami Wehrmachtu osiągano tak kapitalne rezultaty. Wręcz do legendy przeszły wyczyny niemieckich asów myśliwskich latających na Messerschmittach Bf 109, a była to maszyna zwinna o niezwykłej prędkości wznoszenia, a do tego lekka, tania i od początku pomyślana w kategoriach masowej produkcji. Rzecz w tym, że zasięg Bf 109 realnie wynosił ledwie około 500 km do miejsca walki z powrotem. Do lata 1940 roku ten problem był niezauważalny, bo i walki nie wykraczały poza zasięg niemieckich i następnie zdobycznych lotnisk. I to bitwa o Anglię po raz pierwszy toczyła się w warunkach dalekich od optymalnych dla Niemców. W tym kluczowym momencie niemieckie siły lotnicze nie dysponowały realnie myśliwcami dalekiego zasięgu, które mogłyby pełnić rolę eskorty, czy też prowadzić długie patrole nad wrogim terytorium. To znaczy w tej roli widziano sens cięższego myśliwca Bf 110, który miał nawet dwa razy większy zasięg od Messerschmitta Bf 109. Tyle, że Bf 110 nie nadawał się tak naprawdę do roli eskortowca i stał się jedną z ulubionych ofiar
brytyjskich pilotów. We wrześniu 1940 roku na zachodzie załogi BFA-110 liczyły ledwie 46% wymaganego stanu osobowego. Był to poziom najniższy spośród wszystkich niemieckich typów myśliwców. Jednocześnie Niemcy latający na myśliwcach BF-109 osiągali kapitalne rezultaty w walce powietrznej, co tym bardziej należy docenić, biorąc pod uwagę to, z jakimi ograniczeniami musieli się mierzyć. Zasięg BFA-109 realnie ograniczał jego użycie do samego południa Anglii i to przy starcie z najdalej na północ wysuniętych francuskich lotnisk. Przy tym piloci myśliwców mieli zapas paliwa na zaledwie kilkadziesiąt minut walki. I tu dochodzimy do fascynującego ślepego zaułka Messerschmittów BF-109. Choć już wtedy mogły zostać wyposażone w specjalny dodatkowy zbiornik paliwa, tak do czasu pilot nie mógł takiego zbiornika odrzucić. Był on montowany na cały przelot. Tym samym wielka butla przy podwoziu zwiększała zasięg, ale też pogarszała parametry myśliwca. Nic dziwnego, że użycie tego zbiornika musiało być ograniczone do działań bombardujących, a nie do starć z wrogimi myśliwcami. Dopiero pod sam koniec bitwy o Anglię Niemcy rozpoczęli produkcję modelu E7, który fabrycznie dostosowany był do przenoszenia dodatkowego zbiornika paliwa, którego mógł się po prostu pozbyć. Było już jednak za późno, a problemy niemieckiego myśliwca podstawowego były coraz mocniej zauważalne. Chociaż monstrualne sukcesy Luftwaffe na froncie wschodnim oraz umiejętności niemieckich pilotów pozwalały na długo przykryć nawarstwiające się problemy i nieuniknione zacofanie technologiczne. BF-109 ani nie wygrał bitwy o Anglię, ani nie był tak naprawdę gotowy na to, aby rywalizować z coraz potężniejszymi maszynami alianckimi, przede wszystkim myśliwcami amerykańskimi. I zmodyfikowany Messerschmitt BF-109 miał coraz mniej przypominać o swoich podstawowych, świetnych atutach. Niemiecka ścieżka technologiczna prowadziła to wersji G, do tak zwanego Gustawa. Z jednej strony tej wersji wyprodukowano najwięcej, ale też była to wersja najbardziej krytykowana przez samych pilotów. BF-109G miał stać się właściwym uniwersalnym myśliwcem, potencjalnie dostosowanym do różnych funkcji, w tym funkcji myśliwca bombardującego i myśliwca zwalczającego alianckie bombowce. Stąd doczekał się wielu podwariantów. Oczywiście musiał być jakiś technologiczny limit usprawniania oryginalnie lekkiego, taniego i zwinnego samolotu myśliwskiego. Dorzucenie Gustawowi potężnego silnika i wzmocnionego uzbrojenia sprawiło, że na papierze BF-109 zyskiwał na prędkości oraz na sile ognia, ale ostatecznie nowa waga tylko podkreślała już znane wady projektu. Pewne kłopoty ze sterownością, niebezpieczne zachowanie samolotu przy starcie i lądowaniu oraz słabą formę w walce manewrowej. BF-109 zawsze wymagał odpowiedniego podejścia, walki w powietrzu przede wszystkim wertykalnej, a nie kołowej, w której po prostu nie miałby szans z bardziej zwrotną konkurencją. BF-109G, mający od 1943 roku zwalczać przede wszystkim bombowce, coraz bardziej tracił na swoich myśliwskich atutach. Do tej pory sytuacja wojenna na Zachodzie kompletnie się zmieniła i to Amerykanie mieli zwiększać coraz bardziej zasięg własnych myśliwców. Szczególnie wyróżniały się tutaj maszyny P-47 i P-51. W przeciwieństwie do 1940 roku alianci byli gotowi na to, aby jak najdłużej zapewniać bombowcom eskortę. I to eskortę fantastycznych, w pełni nowoczesnych myśliwców. BF-109G nawet w ostatecznie ciekawej wersji G-10 miał nadal sporą wadę oryginału. Żeby wykorzystać atuty Gustawa, trzeba było perfekcyjnie znać niuanse tej maszyny, co przeczyło oryginalnej koncepcji masowości. BF-109G nie nadawał się realnie jako samolot podstawowy dla coraz gorzej przeszkolonych młodych niemieckich pilotów, którzy wielokrotnie rozbijali swoje wybredne maszyny. Fascynującą lekturą są chociażby wspomnienia Waltera Krupińskiego. Jego opinia o BF-109 sprowadza się m.in. do: był dobrym myśliwcem, jeśli znajdował się w swoim żywiole. Na froncie wschodnim do czasu był w swoim żywiole. Na froncie zachodnim zdecydowanie był już dawno poza żywiołem. Inna opinia Krupińskiego to: jak tylko opanowałeś mistrzowsko 109, tak był to naprawdę solidny myśliwiec. Mistrzostwo opanowania jakiegoś sprzętu odpłacano ci solidnością, nie rewelacyjnością, zaledwie solidnością. Już w kwietniu 1944 roku Adolf Galland raportował: standard wyszkolenia wroga jest zdumiewająco wysoki. Możliwości techniczne jego samolotów są tak oczywiste, że zmuszeni jesteśmy stwierdzić, że należy coś natychmiast z tym zrobić. W ciągu ostatnich 4 miesięcy zginęło ponad 1200 pilotów myśliwców dziennych, w tym oczywiście wielu najlepszych dowódców jednostek. Kiedy w 1944 roku Niemcom udało się wyprodukować 14 000 myśliwców BF-109 w wersji G, tak w
statystykach mogli pochwalić się, że Luftwaffe nigdy nie było takie silne. Ale to były tylko pozory. Sam Adolf Galland apelował już o wycofanie przestarzałego BFA-109 z produkcji. Jeśli w temacie uzbrojenia piechoty czy konstrukcji czołgów sporne mogą być pewne szczegóły, tak w powietrzu Luftwaffe właśnie latając na Messerschmittach BF-109 zarówno w 1940, jak i w 1944 roku technologicznie przegrało wojnę. Przegrało ją właśnie osiągając rekordową produkcję swojego najsłynniejszego myśliwca. To specyficzne niemieckie podejście do masowej produkcji musiało mieć swoją cenę. Technologia ubota typu 21. Trzecia Rzesza w wojnie podwodnej przechodziła dokładnie taką samą ścieżkę jak na innych frontach. Początkowa przewaga szybko malała, straty się piętrzyły, a coraz lepsze technologie przeciwnika rzucały cień na cały sens morskich kampanii. Ale na horyzoncie majaczyła już ciemna sylwetka nowego ubota. Ubota typu 21. Za jednym zamachem miał on rozwiązać wszystkie problemy niemieckiej wojny podwodnej. Przede wszystkim z pomocą nowego napędu obiegu zamkniętego, co miało przekładać się na zarówno wysoką prędkość pod wodą, jak i dłuższe działanie w pełnym zanurzeniu. Po raz pierwszy okręt miałby spędzać więcej czasu pod wodą niż na powierzchni. Jeśli nie liczymy już tych zatopionych. Z czasem wyewoluowało to do postaci okrętu po prostu doładowanego odpowiednio bateriami, aby zminimalizować ryzyko przy koniecznym działaniu na powierzchni. Szkoda tylko, że dotychczasowa rzemieślnicza forma produkcji sprzętu w Niemczech, charakterystyczna zarówno dla budowania np. czołgów Tygrys, jak i starszych ubotów, po prostu nie byłaby w stanie oddać nowych okrętów podwodnych na czas. W najbardziej optymistycznych prognozach zakładano, że uboty typu 21 wypłyną w morze w marcu 1945 roku. Być może latem 1943 roku ktoś mógł jeszcze wierzyć, że Trzecia Rzesza ma tyle czasu, ale Albert Speer wszedł w kompetencje Kriegsmarine z buciorami, wepchnął tam swojego człowieka, Ottona Merkera, człowieka, którego Speer cenił za zmiany w masowej produkcji czołgów, z tym założeniem, że Merker nie miał już żadnego pojęcia o produkcji okrętów, szczególnie tak eksperymentalnych modeli. Początkowo założenia Merkera wygładzenia produkcji ubotów typu 21 brzmiały całkiem rozsądnie. Zakładały one rozbicie produkcji nowych okrętów na trzy konkretne fazy. W pierwszej fazie w hutach przygotowywano 8 elementów kadłuba. W drugiej fazie, po przetransportowaniu tych klocków do stoczni, montowano w nich całą maszynerię i hydraulikę. W trzeciej fazie te dopracowane elementy wysyłano do jednego z trzech wyspecjalizowanych ośrodków, gdzie składano je w całość i wodowano gotowe okręty. Miało to oznaczać, że w pełni nowoczesny okręt podwodny powstawałby w zaledwie 175 dni. Oczywiście Niemcy nie byli gotowi technologicznie na tak szybkie przestawienie się z rzemieślniczej roboty na robotę masową. Za produkcję poszczególnych elementów odpowiadało tak wiele przedsiębiorstw, że dopiero na ostatniej prostej można było dowiedzieć się, czy wszystkie elementy naprawdę idealnie do siebie pasują. No i otóż nie. Przeważnie nie pasowały. Kiedy zwodowano pierwszy okręt tej klasy U-3501, tak okazało się, że po prostu przecieka. W okręcie podwodnym może to być pewien kłopot. Okręt musiał wrócić na konieczne naprawy, które potrwały kolejne 3 miesiące. Tyle z szybkiej produkcji. Winę za to niepowodzenie zrzucono na sposób prac w hutach, które nie nawykły do wymaganej przez marynarkę precyzji. Niemcy niby wiedzieli, jak teoretycznie powinna wyglądać masowa produkcja, ale trafiali na rafy licznych technologicznych szczegółów, niedoskonałości i jawnej niekompetencji. Okręty typu 21, mimo pozornie szybkiej produkcji, nie nadawały się realnie do służby. Tylko dwa z nich wypłynęły na bojowy patrol, a testy wykazały, że pospiesznie konstruowane uboty nie spełniały właściwie żadnych ambitnych założeń nakreślonych jeszcze w 1943 roku. Ale i na innych polach zauważono problem interwencji przeprowadzonych przez Alberta Speera. Masowa produkcja miała pogarszać jakość także nawet najbardziej klasycznych niemieckich czołgów, czyli Panzerów 4. W jednym z wojskowych raportów z maja 1944 roku czytamy: 17 kwietnia 1944 roku przydzielono dywizji 17 nowych Panzerkampfwagen 4 w wersji J. Ekipa dostawcza nie przeprowadziła szczegółowej inspekcji stanu technicznego tych czołgów, po czym znalazły się one w strefie działań wojennych. Już po przejechaniu kilkuset metrów czołg 89861 zepsuł się wskutek uszkodzenia hamulców, pęknięcia elementu sprzęgającego i gwintowanych śrub mechanizmu. Po blisko 30 km czołg numer 89939 również uległ awarii, uszkodzeniu skrzyni biegów, hamulca i przekładni głównej. W trakcie tego przemarszu awarii doznały także czołgi numer 89941, 89932, 89836, 89934, 89123, 89920.
O dziwo, w prawie wszystkich tych czołgach doszło do awarii tylko lewych hamulców. Pasy hamulcowe okazały się niedopasowane, wiele z nich było źle założonych, a śruby mocujące były krzywo i nierówno dokręcone. Dotyczyło to również wielu nakrętek. Bębny hamulcowe zamontowane za luźno. Niemiecki przemysł nie był gotowy na to, aby porzucić rzemieślnicze podejście na rzecz masowej, ale mimo wszystko solidnej i dokładnej produkcji. Technologia zapewnienia jakości. Oczywiście powodów dla pogarszającej się jakości niemieckiego sprzętu było sporo. Nieustanne bombardowania fabryk, utrata kolejnych terytoriów, z których czerpano zasoby naturalne, ale też III Rzesza technologicznie miała w sobie skryty jeden zasadniczy paradoks – kanibalizację siły roboczej. Rosnące potrzeby niezliczonych frontów wyciągały z kraju coraz więcej młodych mężczyzn. W 1939 roku we wszystkich gałęziach niemieckiego wojska służyły 4 miliony ludzi, w 1943 roku 10 milionów. Oczywiście trzeba było też uzupełniać straty. Do końca 1944 roku w sumie w niemieckim dowództwie doliczono się 2 milionów zabitych niemieckich żołnierzy, prawie drugie tyle wziętych do niewoli i 5 milionów rannych, z których część nie mogła wrócić do służby. Niemiecki przemysł musiał być gotowy na przyjęcie nowych pracowników, w większości pracowników przymusowych. Z terenu generalnego gubernatorstwa tylko w lutym 1940 roku przewieziono do Niemiec 80 tysięcy młodych Polaków na tak zwane roboty i w sumie razem z polskimi jeńcami w Rzeszy pracowało już 300 tysięcy robotników. We wrześniu 1941 roku takich robotników było już 1 milion, z czego szacuje się, że tylko 15% było tam z własnej woli. Jak zmieniał się udział niemieckich robotników? W maju 1939 roku w Niemczech pracowało 24,5 miliona Niemców, ledwie rok później. Na rynku zostało 20 milionów Niemców. Ta statystyka z czasem miała być coraz gorsza, co wpływało na wydajność niemieckiego przemysłu i jakość niemieckiej technologii przy rosnącym zapotrzebowaniu frontu. A wojsko też przecież potrzebowało wykształconych pracowników i inżynierów do obsługi i utrzymania coraz bardziej skomplikowanego sprzętu. Dopiero po porażce pod Moskwą i niefortunną chyba śmiercią Fritza Totta wolną rękę w reorganizacji przemysłu III Rzeszy otrzymał Albert Speer. Chwalił się on później, że wskaźnik produktywności na poziomie 98 za rok 41 podniósł do lipca 44 roku do 322, co wyznaczało apogeum niemieckiej produkcji zbrojeniowej. Jakże mogło być inaczej, gdy dosłownie rozkradano polskie, francuskie, belgijskie i holenderskie fabryki z najlepszych pracowników i zmuszano ich do pracy w Niemczech. Szacuje się, że produktywność takich robotników i specjalistów mogła w najgorszych szacunkach wynosić zaledwie 25% niemieckich. Jednocześnie sami Niemcy byli zaharowani, pracując nawet 72 godziny tygodniowo. Musiało dochodzić do błędów i niedopatrzeń w produkcji. Obok tego we znaki dawał się brak surowców. Niemiecki dowcip z 1942 roku dobrze oddawał klimat tamtych czasów. Zmęczony życiem mężczyzna bezskutecznie próbuje się powiesić. To niemożliwe. Linę zrobiono z włókien syntetycznych. Próbuje więc utopić się w rzece, ale dryfuje na wodzie, bo ma na sobie ubiór z drewna. Wreszcie udało mu się zabić. Przez 2 miesiące żył tylko tym, co dostał z kartek żywnościowych. Braki materiałów, zamęczenie i ponure nastroje robotników niemieckich i zagranicznych, pewnie do tego sabotaż ze strony niektórych, nie trudno uznać, że szperowa racjonalizacja przemysłu musiała iść w parze z pogarszającą się jakością, rozmyciem technologicznej przewagi, która do czasu na wielu polach odpowiadała za niemieckie sukcesy. Zgodnie z nazistowskimi założeniami to wojna miała karmić niemiecką gospodarkę, ale naprawdę dochodziło do aktu kanibalizacji. Wojsko wysysało robotników z fabryk. Ci byli zastępowani gorszymi, przez co poziom produkcji, choć wysoki, oznaczał coraz gorsze uzbrojenie dla samego wojska. To była śmiertelnie groźna spirala. Już wcześniej wspomnieliśmy o pozornym sukcesie Messerschmittów Bf 109, ale spadek jakości dało się odczuć także w innych kategoriach. Grube pancerze niemieckich czołgów musiały być tak grube, bo ich jakość spadała. Amerykańskie i brytyjskie testy panter wyprodukowanych pod koniec wojny wskazywały, że płyty pancerne niemieckich czołgów potrafiły się kruszyć i pękać, nawet jeśli nie dochodziło do penetracji pociskiem. Nawet Albert Speer, tak chętny do pozytywnej propagandy wokół własnej osoby, przyznał, że jakość niemieckiej produkcji spadła, a technologia po prostu nie nadążała za technologią aliantów. Niemcom przyszło produkować znaczne liczby sprzętu, który pozostawał w tyle, ale te znaczne liczby były nadal kilkukrotnie mniejsze od tych przeciwnika. Tym samym III Rzesza stawała w sytuacji gorszego i mniej licznego sprzętu, poza absolutnie pewnymi głośnymi wyjątkami. Ale popatrzmy też na samego niemieckiego żołnierza. Początkowo jego wyposażenie wzbudzało niemały podziw. Wełniany
drewniane mundury wysokiej jakości z połowy lat 30. czasem doczekały się następców, w tym ostatecznie krótkich bluz M44, tańszych w produkcji, ale też w coraz mniejszym stopniu zawierającym wełnę, przez co też mniej chroniły przed chłodem zimą 44 i 45 roku. Miały się też okazać mniej wytrzymałe na tarcie i zwykłe zużycie. Warto pamiętać, że jakość materiałów spadała w Niemczech już właściwie od 40 roku. Ogólnie, w przeciwieństwie do przeciwników, nowe modele ekwipunku niemieckich żołnierzy były przeważnie gorsze. I tak typowy Stahlhelm w wersji M42 powstawał w ramach przyspieszonego procesu produkcji i miał gorsze właściwości ochronne. Sami Niemcy też zdawali sobie sprawę, że hełm zestarzał się od 35 roku, ale jak wiele innych planów, taki plan wymiany hełmu na nowy zakończył się niepowodzeniem. Niemieckie mundury z ostatnich lat wojny mogą nam kręcić w głowie powszechnie stosowanym i nowoczesnym kamuflażem, ale to właśnie pod tymi płachtami kamuflażu kryje się prawda, prawda o jakości niemieckiej technologii produkcji. Im bliżej końca wojny, tym większe było też przekonanie, że braki na jakimkolwiek z frontów uda się nadgonić fanatyzmem i silną wolą, że da się w krótkim czasie wykorzystać cuda techniki do masowej produkcji. Desperacka próba zachowania technologicznej przewagi na przykładzie Ubota typu 21 to tylko jeden z końców tego technologicznego kija lat 44 i 45, bo na drugim końcu tego kija kryła się wręcz partyzancka niemiecka technologia. Technologia ludowa. Zamach na Hitlera z dnia 22 lipca 44 roku otwierał ostatnią, najbardziej fanatyczną fazę życia i śmierci III Rzeszy. Jedną z jej przejawów była histeryczna próba ostatniego ludowo-narodowego zrywu. Na tym etapie wojny Niemcy byli zapatrzeni w sowieckie sukcesy obronne z lat 41 i 42 i swojej ścieżki do sukcesu upatrywali właśnie w podobnym poświęceniu. Jesienią 44 roku powoływano nowe dywizje, dumnie nazywające się Volksgrenadierami, ale też milicyjne siły Volkssturmu. Ten dramatyczny obraz uzupełnia jeszcze folkowa technologia. Dramatyczne straty poniesione przez III Rzeszę latem 44 roku, zarówno na wschodzie, jak i zachodzie Europy w normalnych warunkach, oznaczałyby już definitywny koniec wojny, niczym w listopadzie 18 roku. Uzupełnienie luk na froncie nowymi formacjami mogło mieć tylko sens, jeśli dostępne byłoby jeszcze jakiekolwiek uzbrojenie. A przecież samemu Wehrmachtowi brakowało już niemal wszystkiego, w tym m.in. 700 tysięcy karabinów. Tym samym w ręce Volkssturmu trafiły ostatnie zachowane sztuki uzbrojenia z czasów I wojny światowej, w tym przestarzałe karabiny i na przykład pistolety Dreyse'ego model 1907. Niemcy zdawali sobie sprawę, że przestarzałe uzbrojenie kompletnie podkopuje sens milicyjnych formacji, stąd od jesieni zrobiono przymiarki pod serię nowych broni i pojazdów w ramach ruchu folkowego uzbrojenia. Do lutego opracowano m.in. Volkssturmgewehr, okropny przypadek broni strzelającej amunicją pośrednią, ale bez żadnych zalet Sturmgewehra 44. Tęgie niemieckie głowy starały się też opracować nowy model taniego pistoletu. Pistoletu nazwanego oczywiście Volkspistoletem. Jakżeby inaczej. O ten projekt zawalczyły aż trzy firmy, Walter Mauser i Gustloff Werke, ale żadnego z wariantów nie skierowano do masowej produkcji. Trudno doszukać się głębszych motywacji niż po prostu brak materiałów i brak czasu. Nie byłoby głupie porzucenie tematu pistoletów na rzecz na przykład pistoletów maszynowych. Dobrze się składa, co powiecie na elegancki MP3008, który pozostaje jednym z najprzyjemniejszych niemieckich komplementów w stronę Brytyjczyków. Oczy was nie mylą. Niemcy starali się w ostatniej fazie wojny skopiować Stena w wersji drugiej, tyle że zmieniając położenie magazynka. Produkcję tych broni planowano tak, żeby możliwe było jej tworzenie nawet w małych warsztatach. Aż prosi się o porównania z polskimi pistoletami maszynowymi produkowanymi przez Armię Krajową, bo Niemcy też stawiali się już w sytuacji raczej partyzanckiej. Brytyjczycy w tym czasie właśnie na odwrót byli w stanie już zrezygnować z mocnych uproszczeń konstrukcji Stena i produkowali jego piątą wersję z przednim chwytem, poświęcając w fabrykach każdemu egzemplarzowi 12 godzin, a nie 6. jak w wersji drugiej. Ale to nie koniec. W niemieckich planach pojawiła się też koncepcja używania drewnianych moździerzy, co przypomina oczywiście o pewnych nieudanych kuszach i katapultach z czasu I wojny światowej. Kreślono też plany jednorazowych miotaczy ognia, czerpiąc z koncepcji jednorazowych pancerfaustów. Braki w granatach ręcznych starano się zaś nadgonić, produkując prymitywne i niebezpieczne dla użytkownika Volkshandgranate 45, przy produkcji których zastępowano drogą stal, między innymi
warstwą z betonu. I to chyba najlepszy dowód na to, jakim betonem była technologicznie III Rzesza pod sam koniec II wojny światowej. Ale czego szerzej jest dowodem cały ten materiał? Otóż technologia III Rzeszy była oczywiście pełna paradoksów. Wiele z kapitalnych technologii, które wielkim wysiłkiem wprowadzano od 1935 roku, zdążyło się już po prostu zestarzeć. III Rzesza, będąc gospodarczo pod ścianą właściwie od pierwszych miesięcy wojny, musiała opierać się na umiejętnościach i doświadczeniu żołnierzy, marynarzy i lotników, aby nadgonić pewne braki produkcyjne i technologiczne. W pewnym sensie technologicznie Niemcy już między 1940 a 1942 rokiem musiały przestawić się na nowe tory masowej produkcji, ale nie były w stanie tego zrobić z każdym wagonem wojskowym. Pociągu. W realiach, gdzie standaryzacja uzbrojenia w połączeniu z nowymi technologiami wymagała niewyobrażalnego wysiłku, częściowo osiągniętego kosztem życia i zdrowia setek tysięcy przymusowych robotników, brakowało realnie miejsca na dopieszczanie nowych pomysłów, a usprawnianie bieżących, jak w wypadku Messerschmitta, miało swoje granice. Obok tego inne technologie, same w sobie udane, cierpiały w wyniku racjonalizacji Alberta Speera. Masowa produkcja oznaczała spadek jakości nawet tak kultowych konstrukcji jak Panzer IV. Już przynajmniej od 1943 roku aż do końca wojny III Rzesza była technologicznym kolosem na glinianych, a może raczej betonowych nogach. Kolosem, który miotał się w kierunku nowych technologii, których nie miał czasu dopieścić i jednocześnie nie potrafiącym utrzymać jakości masowej produkcji przy zwiększonym zapotrzebowaniu na każdym froncie.